Na razie nie mamy wrażenia, że którakolwiek siła polityczna walczy o nasze względy. Niech zaczną tak, żeby wyborcy to widzieli, to wtedy podyskutujemy. Na razie widzimy hipokryzję, na razie widzimy poczucie wyższości, na razie widzimy tanie oszustwa, jak w wypadku Rafała Trzaskowskiego, który zapowiadał przed drugą turą wyborów prezydenckich, że blisko mu do wolnorynkowych wyborców Konfederacji, albo że przyszedłby na Marsz Niepodległości, a później marszu próbował zakazywać. Zaś wolności obywatelskie ogranicza, na przykład w tej chwili chce 50 tysiącom warszawiaków uniemożliwić jeżdżenie swoimi legalnie posiadanymi autami. No więc to jest komedia. My na razie śmiejemy się po prostu z tych ruchów, które wykonują te inne siły polityczne, bo na nic innego ten spektakl hipokryzji nie zasługuje. Natomiast oni mają doświadczenie w dogadywaniu się ze sobą. Na przykład w sprawie KPO PiS dogadywał się z Lewicą. No to niech się dogadują. PiS z Platformą wspólnie startował z jednej listy wyborczej. Pamiętamy o tym przecież. No to niech się dogadują. Mają bardzo wiele punktów programowych wspólnych. Publicznie to deklarują. No to niech realizują, jeżeli zdołają wygrać wybory, stworzyć większość, to niech realizują swój program, a jeżeli chcą, przegrają wybory, Polacy nie dadzą im mandatu do rządzenia, to wtedy zapraszamy do przejrzenia programu Konfederacji, który opublikowaliśmy, no i czekamy po prostu na to, które postulaty Konfederacji będą chcieli realizować. Czas na poważną debatę programową, a nie tworzenie jakichś wirtualnych etykiet politycznych, typu PiS wymyślił sobie, że on stanowi obóz patriotyczny, Platforma wymyśliła, że stanowi obóz demokratyczny, no i jakby... No, my nie jesteśmy od komentowania, tylko jesteśmy od walki z nimi, walki wyborczej.